Koleżanka spytała mnie, czy będę chodzić na ukulele. Powiedziałam, że nie wiem, a mój tata później powiedział, że tak. Ja się zgodziłam i tak zaczęła się moja pasja. Nazywam się Magda Brzyczkowska i mam 10 lat. Moja pasja to jest ukulele, siatkówka, taniec i muzyka. Teraz uwaga, demon wiele będzie, a potem mamy wiele. Ukulele poświęcam 1,5 godziny w każdy czwartek, a w domu uczę się 4 dni w tygodniu. Trochę jest śmiesznie, trochę jest tak poważnie. To ma być głośno i dynamicznie, to jest rap. Co to jest? To ma być krzyk prawie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzięki grze na ukulele mogę zagrać na innych instrumentach, nawet których jeszcze nie znam. Na przykład nie wiedziałam, że jest taki instrument jak żabka. Nie wiedziałam, że jest taki jak magnetofon. I nie wiedziałam, że jest jeszcze flet. O tych wszystkich instrumentach dowiedziałam się od mojego trenera, pana Lecha Mazurka. Lech Mazurek, jestem instruktorem zespołu Wasilkowskie Ukulele. Pracujemy już 3 rok. Mam 2 drużyny, drużynę młodszą i starszą. Magdalena jest w drużynie starszej i to jest nasza liderka. Ona gra na co najmniej 2 instrumentach, nie licząc instrumentów perkusyjnych. Gra na dzwonkach, gra na ukulele, no i śpiewa dodatkowo, także jest naprawdę bardzo uzdolniona. Na obecną chwilę chciałabym być piosenkarką, jak dorosnę, bo i bardzo lubię tańczyć, i bardzo lubię śpiewać. Nie godzi się to. Zachęcam was, żebyście poszli moją drogą i żebyście chodzili na siatkówkę, ukulele i inne zajęcia, które bardzo lubicie.